Jutro obchodzimy rocznicę podpisania Konstytucji 3 maja. W całym regionie planowane są oficjalne uroczystości, ale też mnóstwo imprez plenerowych. Rozpoczynamy od złożenia szacunku i kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich, a następnie mamy archikatedrę Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie się będziemy modlić za naszą ojczyznę. Przemarsz pod pomnik Wojciecha Korfantego na plac Sejmu Śląskiego, no i tam będą oficjalne uroczystości. W ostatnich latach majówkowe świętowanie często nabiera luźniejszego charakteru. W wielu miastach organizowane są pikniki rodzinne. Na przykład w Bytomiu rozpocznie się on patriotycznym biegiem w Parku Miejskim. Zaplanowane są też m.in. warsztaty twórcze, gry przestrzenne czy spotkanie najmłodszych bytomian z prezydentem miasta. Prezydent jest przygotowany na każde pytanie, które dzieci tutaj zadadzą. Myślę, że będzie to bardzo fajny, atrakcyjny czas spędzony z dziećmi, bowiem pan prezydent już wcześniej też brał udział w takich happeningach. Cieszy się to popularnością. Prezydent wychodzi do mieszkańców, rozmawia tutaj zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. W Sosnowcu poza oficjalnymi uroczystościami ruszy także po raz 16 Zagłębiowska Masa Krytyczna. Największa impreza rowerowa w regionie i jedna z największych tego typu w Polsce. Organizatorzy liczą na przynajmniej 5 tysięcy uczestników. Trasa nie jest zbytnio wymagająca. W tym roku to jest około 7 kilometrów. Zaczynamy na placu Powstańców Styczniowych przed dworcem PKP w Sosnowcu. Następnie dzielnicą Pogoń przejeżdżamy do Będzina i tam jest meta przy parku Dolna Syberka. Na mecie również niespodzianki dla najmłodszych, konkursy. 3 maja 1791 roku Sejm po burzliwej debacie przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.